Cześć, tutaj Darek ze Strefy Krypto. Dzisiaj znowu omówimy sobie projekt launchpadowy, dzięki któremu macie dostęp do alokacji, zanim jeszcze projekt wypuści swoje tokeny. Tym projektem launchpadowym, tym platformą launchpadową jest Polka Starter. Ta platforma działa już od dłuższego czasu. Mieli ostatnio jakieś swoje modyfikacje, dlatego chciałbym wam wyjaśnić, jak to finalnie wygląda. Dobra, to strona to polkastarter.com i widzicie to okno główne. Poniżej, jak przejdziecie sobie na tej stronie, zobaczycie, jakie projekty na tą chwilę się będą pojawiały. Czyli projekty, które na tą chwilę będą wychodziły z tej platformy, to będzie właśnie Infiria i jakiś Quid. Tutaj mamy napisane, że whitelista została zamknięta, czyli nie możemy już aplikować. No, czas minął. A tu jest jeszcze otwarte. Zaraz sobie to zrobimy. Przejdźmy sobie niżej. Projekty, które do tej pory wychodziły. Mamy informacje o tym, ile było projektów, ile była liczba uczestników, ile kasy zebrali. No, to byłyby najważniejsze informacje z pierwszej strony. Dobra, ale to wejdźmy i omówmy sobie, jak przystąpić do takiej... żeby dostać alokację. Co musimy zrobić? Jakie wymagania musimy spełnić? Klikacie sobie tutaj na ten link, jak wziąć udział właśnie w Polka Starter IDO i pojawia nam się to okno. Słuchajcie, no i dobrze. Przejdźmy sobie pierwszy krok. Pierwszy krok to będzie naucz się o IDO, co tam chcemy osiągnąć. Dobra. Drugim krokiem jest apply, czyli złóż jakby wniosek o to, żeby być na białej liście, whitelist. Co musimy zrobić? Musimy posiadać tokeny PULS przynajmniej przez 7 dni. Minimum przez 7 dni. Dobrze, to mamy dwie możliwości. Żeby klasyfikować się na alokację, a przynajmniej na losowanie w tej alokacji, musimy mieć albo tokeny PULS minimum 7 dni, albo musimy udostępnić płynność na Uniswapie albo PancakeSwap przez 7 dni. Dobrze. Możemy też stake'ować te tokeny, to jest nowa funkcja, o której zaraz wspomnę i opowiem, na czym to polega. No i wspierane platformy sieci to jest Ethereum, Binance Smart Chain, chociaż widziałem, że gdzieś tam mają jeszcze zakładkę Polygon. Ale tego nie wspomnieli, więc nie będę kombinował. Dobrze, poniżej mamy Pulse Power i Pulse Tiers. Pulse Power, czyli tak jakby nasza siła, nasze szanse na to, że jesteśmy w stanie wygrać ten jedną alokację. To polega na tym, że musimy uzbierać określoną liczbę tokenów Pulse. Jak widzicie tutaj poniżej, musimy mieć minimum 250 tokenów PULS, żeby dostać jeden ticket, czyli jakby mieć tak, przysługuje nam wtedy jeden ticket z przelicznikiem 1 razy. Jeśli będziemy mieć 1000 tokenów PULS, będziemy mieć, jak widzicie, 4 takie tikety, ale jakby przelicznik zwiększa nam się o 0,1 raza, czyli mnożnik mamy wtedy 1 razy 1, tak? Czyli mamy 4 tikety razy 1,1. To jest wtedy nasza szansa na wygranie takiej alokacji, wybranie być głosowanym. No i 3000 PULS to jest kolejny przedział, 10 tysięcy i 30 tysięcy. Poniżej mamy informację o tym, co musimy zrobić, żeby nasz adres się dostał do alokacji, jeśli chodzi o dodanie płynności, czyli musimy dodać płynność w parze ETH PULS na sieci ETH na Uniswapie albo BNB PULS na PancakeSwap. I mamy napisane, że za każde ETH PULS dostajemy 100, jest równe ekwiwalentowi 100 PULSów. Tak, BNB PULS to jest 20 PULSów. Czyli jeśli mamy jeden taki token pary płynności ETH PULS, to nam daje
100 pulsów jakby tej mocy, pulse power, tak? A jak mamy BNB pulse, ten token pary puli płynności, to wtedy dostajemy 20 pulse jakby w tym pulse power, czyli w tej sile naszej mocy, za każdy jeden ten token. Więc żeby mieć te 25 pulse, tak jak tu było wcześniej, no musimy mieć wystarczającą ilość tokenów pary płynności, żeby uzbierało się. Czyli w tym momencie ETH Pulse wypadałoby mieć 2,5 takiego tokena, tak? Bo wtedy za każdy jeden token mamy 100, przelicznik jakby 100 pulsów, więc musimy mieć 2,5. A w parze BNB musimy mieć, szybko liczę, 10, tak, musimy mieć 13, wtedy wychodzi nam przelicznik 260 ta siła. No dobra, to idźmy sobie niżej, staking, i to jest coś nowego, czego nie było we wcześniejszej wersji Polka Starter. Możemy stakeować sobie nasze tokeny na okres 7 dni. Co nam to daje? To nam to daje, że jesteśmy automatycznie, możemy wziąć udział w kolejnym presale'u i blokuje nam to te tokeny na 7 dni. Wiąże się to z tym, że blokując na kolejny presale nie możemy wziąć udziału po tym pierwszym presale'u, gdzie te tokeny zastejkowaliśmy, nie możemy wziąć udziału w kolejnym presale'u, który jest w okresie krótszym niż 7 dni. Tak jakby na 7 dni od czasu wzięcia w presale'u, na który się dostaliśmy, nie możemy wziąć udziału w kolejnym, jeśli okres jest krótszy niż 7 dni. Także to trzeba mieć na uwadze. No i dobra, jeśli się dostaliśmy, jeśli jesteśmy whitelisted i dostaliśmy maila, bo często właśnie Polka Starter wysyła maile, choć trzeba też samemu sobie sprawdzać najlepiej, czy się dostaliśmy. Na tej stronie będziemy mieli napisane właśnie na dashboardzie, zaraz wam pokażę gdzie. Więc wtedy dostajecie od projektu maila na zewnętrzną platformę, gdzie musicie się zweryfikować, czyli musicie podać swoje dane osobiste. No i wtedy macie określony czas, do kiedy to możecie zrobić i wtedy możecie wziąć udział w danym presale'u. No dobra, no to patrzyliśmy sobie na to, wejdźmy sobie na dashboard, czyli na to okno główne. Ja wejdę sobie do tutaj właśnie dashboard i zobaczycie, co tu było. No i właśnie, na moje aplikacje, jakie robiłem na wszystkie starty. Tu byłem unlucky, nie udało mi się, tu byłem whitelisted, tu mi się udało. No i tak dalej, i tak dalej. No tutaj jestem jakby applied, czyli złożyłem swój wniosek na to, żeby być sklasyfikowany na whitelisted i tak dalej, i tak dalej. No to jest bardzo przejrzyste. Przejdźmy sobie do projektu, który... Aha, jeszcze zanim to zrobimy, tu mamy nasze alokacje. Tu mamy nasze alokacje, czyli te alokacje, które do tej pory dostaliśmy i możemy je claimować. Niektóre projekty mają jakby wszystkie tokeny udostępniane zaraz po IDO, a niektóre mają vesting, tak jak ma tu na przykład Realm i ma na przykład Open Ocean Finance. Więc to na to trzeba zwrócić uwagę, że nie wszystkie projekty dają swoje tokeny od razu, tylko trzeba je kontrolować i claimować co jakiś czas. No i dobrze, i teraz zrobiłem wstęp, wiem już na czym ten projekt polega, jak się do niego zakwalifikować, więc teraz chcemy po prostu złożyć nasz wniosek o projekt, który ma otwartą rejestrację. Wchodzimy sobie na Projects. I widzimy, że ten projekt jest dostępny dla nas. Klikamy w niego. Informacja o tym, ile zbierają. Ogólny opis tego projektu, pewnie odnośniki do Medium i tak dalej. Informacje o tokenie. Wszystko jest to be announced, czyli jeszcze nie ma informacji. Nie ma informacji kiedy, nie ma informacji jakiejś initial market cap, więc tutaj będzie wszystko podane. No ale co my zrobimy? Nas interesuje zaaplikowanie, więc wchodzimy w Apply Now i pojawia nam się taki formularz, który musimy wypełnić. Musimy wypełnić imię, e-mail, musimy podać adres, na którym znajdują się te nasze tokeny Pulse. Musimy podać nasz Twitter, bo zazwyczaj jest tak, że musimy followować, zretweetować jakiegoś tweeta,
pewnie jakiś bot sprawdza. Musimy połączyć się z Telegramem, musimy tam też pewnie zrobić join group, czyli wejść do tej grupy, odpowiedzieć też na różne pytania. Jest jakieś utrudnienie, może dla botów, może dla ludzi, którym się nie chce i nie zależy im na tej alokacji, więc robią małe utrudnienie, po prostu trzeba doczytać jakieś główne informacje, pewnie na ich stronie głównej, może na white paper, może na Telegramie też warto podpytać. I odpowiedzieć na pytania, z jakiego kraju jesteśmy, zgodzimy się na warunki, klikamy, że nie jesteśmy robotem i potwierdzamy wysłanie naszego formularza. No i potem tak naprawdę, jak już będziemy mieli ten formularz wypełniony, to jak wyjdziemy sobie na to okno projektu, które ja już zrobiłem, to już nie będziemy mieli przycisku Apply Now, tylko będziemy mieli Applied, albo jak tu widzicie jest Application Status. I ten przycisk nam się już stanie nieaktywny z Apply Now. Więc to by było na tyle. Potem po prostu musicie sobie wejść co jakiś czas albo na Polka Starter, albo na dany projekt, na ich Telegrama i śledzić, żeby wiedzieć, kiedy jest IDO. Tu pamiętajcie, że macie odliczanie czasu, za ile kończy się możliwość rejestracji, więc kontrolujcie sobie te terminy, bo to dość czysto i często i dynamicznie się zmienia. Nawet ustalone daty i godziny też często są zmieniane, także miejcie to na uwadze. Słuchajcie, dobrze, no to tyle. Troszkę rozbudowany ten projekt, chociaż jak już zrobicie ten pierwszy, drugi raz, trzeci raz, to już myślę, że już wejdzie wam w krew i już będzie trochę łatwiej. Także mam nadzieję, że dostaniecie się na kolejny presale, że wam się uda. Walczcie śmiało. Ja wam bardzo dziękuję teraz i słyszymy się następnym razem. Trzymajcie się i hej!